Na temat tego skina chyba nie będę się wypowiadał, bo. No nie. Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Pachol i mamy dwa nowe skiny w sklepie i to jest pierwszy z nich. Fajny. Nie, no żartuję. Masakry skin. Najgorszy skin Ever, totalnie. I pierwsze co wam chcę powiedzieć, to mapka hns do trenowania. Dzisiaj o 14 będzie dla Was dostępna. Będzie filmik na moim kanale o 14.00. 14 14:00 rano? Nie, o 14 w południe. Dla mnie rano dla was południe. O 14 godzinie u mnie na kanale będzie ta mapka dostępna dla Was. Jest tu naprawdę mnóstwo rzeczy, wszystko tam będzie pokazane, co robić i tak dalej jak trenować. Eee, I ten skin. Partacz. 1500 faudolcy. nie wiem czemu go kupiłem, naprawdę nie umiem wam wytłumaczyć. Trudno. Lecimy do drugiego skina, który jest świetny. Naprawdę jest babeczka. Zaraz wam wszystko pokażę. I pamiętajcie, że trwa konkurs z kodem Pacol. Jeżeli używacie kodu Pacol w programie Twórcę, czyli w waszym sklepie, to trwa konkurs dla Was. Pierwszy link w opisie. Wbijajcie między m.in. do wygrania moja bluza, V-Dolce, Ratowanie świata, itp, itd. Jak na razie jest sztosik totalny, jeżeli chodzi o konkurs, bardzo Wam dziękuję. I teraz tak, mamy partacza. Partacz za 1500 z pokrywą od. Yy, kosza. No nie, słaby. Pokrywa świetnika się nazywa, a partacz -touch partaczem. No dobra, nieważne. I mamy Iskrę. Iskra jest skinem, który naprawdę mnie zaciekawił, jest świetny. Bugblink ma bardzo słaby. Bugblink to jest taki robopiesek, coś takiego, no nie wiem jak to nazwać w ogóle. Totalny, totalny badziew, jeżeli chodzi o Bugblink. Ok, bierzemy Iskrę, weźmy sobie do tego Bugblink i lecimy na plac zabaw. Okej. Okay. Pamiętajcie, żeby używać kodu PATCZOL w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, bo to naprawdę bardzo, bardzo mnie wspiera. Dziękuję wam bardzo za to serdecznie. I tak jak mówiłem, dla was jest konkurs, link w opisie, pierwszy link w opisie. Będzie napisane kod w sklepie Paczol i od razu będzie link napisany, konkurs, link. Dlatego wbijajcie. I teraz tak, skin, babeczka tryhardowa, bardzo ładna, ale nie z tym buglingiem. Totalnie nie z tym buglingiem. Serio. Ten bugming jest po prostu... Kupujemy babeczkę za 1200, wydaje mi się, że ten bugming jest do kosza po prostu i tyle. Lecimy gdziekolwiek, żeby wziąć broń, pokazać wam jak to wygląda. To powinien być montaż, ale jest godzina trzecia w nocy, a dzisiaj graliśmy turnieje pod rankedy ponad 11 godzin. Jest 11 godzin grania... Ja teraz czuję się naprawdę jakbym był po dobrej, bardzo dobrej imprezie. Serio. Idę chyba spać zaraz. Poczekajcie, rozpędzę się, bo nie mogę wam z zerpkiem po czwartym pokazać, jak ten skim wygląda. Ok, lecimy tutaj. Eee, I teraz tak, baweczka. Fajna ma czapkę. Fajna ma wszystko. Nie ma broni do wrysyłania. Ok, może być to. Może być Famas, bo w sumie coś jako M to jest. Okay. Zobaczymy, co jeszcze tutaj jest. No, nieważne. Weźmy Famasa. Zobaczcie, ten skin jest e, między innymi zajebisty, zarąbisty, super. I powiem Wam szczerze, polecam. Naprawdę, bardzo fajny skin. E, pokażę Wam go z innymi bugbingami, które według mnie pasują, ale najlepiej chyba z kataną. Powiem Wam szczerze, ten skin wygląda. Ale skin sztosik totalny. Wydaje mi się, że dużo tryhardów będzie mi grało. Naprawdę, bardzo ładny skin. Daj, daj mi broń. No, easy. Bardzo ładny tryhardowy skin. Nie wiem co więcej powiedzieć. 1200 za takie skina wydaje mi się, że idealna opcja. Nie mamy żadnej lotni, żadnego kilofa, nic nie mamy, totalnie nic nie mamy. Mamy godzinę trzecią rano i ja idę spać zaraz, bo Jezus nie ogarniam. Przez wczoraj 10 godzin customów, dzisiaj 10 godzin grania z. no prawie 11 godzin grania praktycznie z turniejów. Ok, weźmy to babeczkę i pokażę Wam tak. Felerynka. Ludzie lubią grać z pelerynką w takie heroiczne Bardzo ładnie to wygląda. Katanka, bardzo ładnie. Wstążka, super. E, też to tarcze, tarcze, tarcze lubimy, prawda? Tarcza fajnie, tylko te, te ręce wchodzą w tarczę, bo tak jest pokazany skin po prostu. Tylko i wyłącznie tak jest pokazany skin. O, tak jak teraz tarcza wygląda. Bardzo ładnie, czerwona tarcza do czapki pasuje. Ta tarcza, bardzo ładnie do stroju. Ta, ta tarcza chyba idealnie pasuje, naprawdę. Od zes. Yy... Mroźne legendy, chyba tak się nazywało. Zimowe legendy, coś takiego. O, co tu jeszcze mamy? Skrzydełka. Niebieskie, ładnie. A białe? A, mogą być. Może być. Dziwny ten odcinek jest naprawdę. Partacz. Boże, kto wypuszcza skina, który nazywa się Partacz i wygląda jak. Nie wiem co. O, ta pelenka ładnie wygląda. A też świetnie. Co jeszcze mamy? Tą katanę? Ta katana świetnie wygląda do tego, świetnie wygląda do tego, eee... to może być, rupieciarz, sztosik, <grytania> rakieta, to, 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 o to, to chyba fajnie wygląda, no nie, tak średnio, ale powiem wam szczerze, okej, okay. ten skin jest totalnym sztosem, naprawdę, bardzo ładny skin, tryhardówka, bardzo fajna babeczka do grania, eee... Co jeszcze o tym powiedzieć, no tyle, no idę spać, naprawdę nie dam rady już więcej nagrywać. Pamiętajcie o konkursie, pierwszy link w opisie i pamiętajcie o tym, że mam customy. Jutro będą, znaczy jutro, dzisiaj, jak oglądacie, bo dzisiaj rano, dzisiaj będą turnieje znowu, solo duo, dlatego dzisiaj gramy turnieje. Jeżeli mają siłę, to wieczorem odpalę customy. Wieczorem odpalę customy, jeżeli nie, to po prostu na sceny tydzień cały czas będziemy dzień w dzień lecieć customy, dlatego wbijajcie na streamy. Mam nadzieję, że ostatnie customy was nie zawiodły. I postanowiłem, że będę odpalał customy i dla widzów szczatu, i dla widzów, którzy są zaufani. Bo ostatnio było bardzo dużo snajp, bardzo dużo takiego. Ludzie po prostu mnie snipili, snajpili osoby, które ja spekt... spektatowałem, tak się to nazywa, czyli oglądałem po prostu po tym, jak padłem. Potem ludzie się timowali itp. itd. Dlatego będę odpalał customy dla osób, które chcą zagrać szczatu po prostu, i będę odpalał dla zaufanych. Czyli dla zaufanych, w których ja też będę grał. Zaufani to wiadomo, nie będą mnie snajpić, nie będą, nie wiem, dojeżdżać typów, których ja oglądam i tak dalej i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że to będzie fajna opcja, żeby wam odpalić te customy. Więc zbijajcie na streamy, po prostu. Będą customy dla czatu i customy dla was. Customy dla czatu będą polegały na tym, że ja będę puszczał custom stosów, w grze ja wychodzę, puszczam parę takich customów, a potem jedziemy z koksem i gramy gierkę z zaufanymi. Jeżeli chcecie być zaufanymi, to wiecie co zrobić, prawda? Czy nie wiecie? Bo nie wiem. Chyba wiecie, jak to jest być zaufanym, prawda? Piszcie w komentarzach. Dobra, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o chodzie w sklepie do zobaczenia. Link pierwszy w pierwszym opisie. Cześć.